O ile dobrego słowa tutaj użyłem, żeby nie było, że ktoś pomyśli, że ten, że ja tutaj jakiś zboczony jestem czy coś. Nie, 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 nie. Po prostu wydaje mi się, że chyba dobrego słowa użyłem. Tak przynajmniej mi się wydaje. 40% gry. To jest bardzo dużo. Jesteśmy naprawdę już blisko połowy, o ile już połowy gry nie mamy, ale chyba mamy już ponad połowę gry teraz. No to już jest połowa gry, dlatego że gra ma 7 rozdziałów, a my zaczęliśmy czwarty już. Dark Walhalla, dobra. Dark Walhalla. Kurde, jak Assassin's Creed Walhalla. Misja 13. Mroczna Walhalla. Zadania. Wejdź do zamku. Zdobądź nóż Abrahama. Znajdź ładunki wybuchowe. Pobierz zawartość sejfu. Znajdź Walhalę. Okej, zaczęliśmy sobie drugą misję już z czwartego rozdziału. I teraz tak, co tutaj mamy do zrobienia? Okej, Enter the Castle. Dobra, to już mniej więcej tak musiałem sobie luknąć. Więc możemy iść. Teraz już zaczynamy misję w nocy, jak widzicie. Tak więc będzie ciekawie. Oj, będzie się działo. No, bardzo szybko sobie tutaj z nimi poradziliśmy. O, możemy tu przeskoczyć, elegancko. Dobra, skoro możemy tu przeskoczyć, to najpierw zejdźmy sobie tutaj w dół. Zobaczmy, co tutaj ciekawego jest. What? No proszę. Nie chciałem się jeszcze, co prawda, dostawać tutaj, ale okej, skoro już jesteśmy. Okej, weszliśmy do zamku, zajebiście. Myślałem, że tam coś jeszcze przy okazji pominąłem, ale dobra, zaczynamy w takim razie. Zaczynamy sobie w zamku. Siemano, siemano, witam serdecznie. Na razie drzwi są zamknięte, okej. Ale kurde, żeby podczas wojny w zamku się chować? Znaczy można jak najbardziej. Gdzie? A stąd, Jezus Maria. Ej, oni czasami wychodzą z takich dziwnych miejsc, że to naprawdę przegięcie pały, nie? Co ja tutaj miałem zrobić? Aha, dobra, już zrobiłem. Okej. Idziemy w takim razie tymi zakamarkami. Muzyka, która nam towarzyszy od pierwszego rozdziału. Co jakiś czas widzę, że ona się tutaj oczywiście włącza. Ona chyba nam daje do zrozumienia, że jakieś niebezpieczeństwo na nas czeka. Siema. Cześć, witam serdecznie. Okej, mamy zdobyte ten trzeci podpunkt już zrobiony. Tak więc to, ej, czy mi się wydaje, czy teraz niby jest połowa gry, a te misje zaczynają się robić też coraz krótsze? Takie dziwne wrażenie zaczynam odnosić. Albo ja zaczynam trochę lepiej grać w tę gierkę. Nie wiem właśnie, to jest zaskakujące, cholera jasna. To ja może sobie pójdę tutaj, nie? Tu jednak nie, no to może tędy pójdę. Na spokojnie, bo oni na dworze to już na mnie się czają. Czajówy jedne zasrane. Tu się zdążyłem szybko obronić, więc tu z tym problemu nie ma. Cholera! Jezus Maria, oni są gorsi niż jumpscary w grach. Matko Bosko. Tam na dół nie chcę jeszcze złazić.
wiadomo z jakich przyczyn, bo może tam coś na dole być, ja potem nie będę mógł się tu cofnąć, a wolałbym jednak nie mieć takich sytuacji. Tu coś jest też, Jezus Maria. Co tu mamy? Jakiś korytarz? Gdzie my jesteśmy? Nie, ja aż muszę sobie wypić wodę, ja aż muszę na wstrzymanie wziąć, bo co tu się odpierdziela do jasnej ciasnej? Dobra. Dobra, cofam to, co powiedziałem. Nie powiem, że misje robią się może coraz prostsze. Na pewno coraz krótsze się robią. O, siema. Aha, i to tego czegoś miałem się obawiać, tak? Okej. Okay. Można i tak. Ale powiem szczerze, że całkiem sprytne z ich strony, żeby się w taką zbroję przebrać rycerską. No, tu muszę przyznać, że szapoba dla twórców. No co za kurde głąby, sami się wysadzają, bez kitu. Jak ja mam mieć takich przeciwników, to ja może od razu kurde oddajcie walkowerem wszystko. Kurde, zdobywaj tę apteczkę. Nie no, oni pierdolnięci są, że oni granatami rzucają, kurde, i sami się przy okazji... Widzieliście, jak ja miałem to uniknąć? Nie, ale autentycznie, no kuźwa mać. Swoją drogą, chyba jestem jedyny, który odnosi wrażenie, że to, co jest za tą bramą, to jest poprzedni poziom. Nie wiem, macie też tak, jak patrzycie na miejsce za tamtą bramą? Wydaje mi się, że tam była nasza poprzednia misja. Albo poprzedni poziom, bardziej bym powiedział. W ogóle zobaczmy, co tutaj jest. W sumie, skoro zginąłem, no to mogę zobaczyć, co tutaj jest. Aha, tutaj bym się normalnie drzwiami dostał. To walić, kurde, nie chcę drzwiami. Ja wolę jak zwierzyna, kurde, pójść tą ścieżką. I liściami do góry. Oczywiście, że tak. Do samiutkiej wieży. I zrobić niespodziankę. Warto byłoby tu jednak mimo co wyjść, zobaczyć, co się dzieje. Bo się zaraz okaże, że tutaj coś pominęliśmy. Ale z tego, co widzę, na razie nic nie pominęliśmy. Tak to się załatwia tałataństwo. A widzę, że on już chciał mnie nawet zabić, kiedy ten umierał. To jest ciekawe, ciekawe. Bardzo bym mógł nawet powiedzieć, że ciekawe. A co tutaj z kolei mamy? Tu mamy wieżyczkę. A, tutaj mamy cię, gagatku, kurde, co ty sobie myślisz, co ty, stąd co strzelałeś, ta. To niezły, kurde, jesteś cwaniaczek, widzicie, przy okazji wam pokazałem miejsce, w którym wcześniej nie byliśmy, tak więc teraz wracamy do właściwego punktu gry. A przy okazji zawsze to jest jakaś dodatkowa, może nie tyle co ciekawostka, co pokazałem, widzicie, pamiętałem o tym. Siema łosiu, Eluwina, co tam jak tam? Piękny headzik wszedł, co? To była akcja Pro 60 No Scopes. Dobra, lecimy dalej. Tutaj widzę, że
To łatajstwo dalej biegnie w naszą stronę! Ale oni są, kurde, rozpędzeni prosto w stronę słońca, nie? Hopla! Nie! Nie! Granatem frajer następny rzucił! Oni są pierdolnięci, oni są pierdolnięci, bez kitu. Nie myślę, kurde, co za dzbany, bez kitu. Przecież co im ten instynkt samozachowawczy podpowiada, żeby, kurde, się wysadzić? Znaczy, ja rozumiem, że to są takie ciężkie warunki i tak dalej, że tu się walczy o życie i tak dalej. Ja to wszystko jestem w stanie zrozumieć, ale no kurde, nie przesadzajmy już. Czegoś zapomniałem i ja wiem nawet czego. Był jeden pokój, który pominąłem, a tam był ten cały arabski nóż. Więc cofamy się, robimy cofkę. Co tutaj mamy? Patrzcie, ja idę sobie teraz tędy. To jest ta drabina cała. O kurde, no. Czekajcie, muszę ten. Inaczej. Wejdźmy do góry. Widzicie, patrzcie, to jest ta cała drabina tutaj w tym korytarzu. Jestem ciekaw, co tutaj jest. O. W cymbał trzeba, pamiętam, im celować. Dziękuję. Dziękuję, dobranoc. Jeden mnie tutaj trochę przestraszył, nie powiem. Ej, ale z drugiej strony, gdybym tutaj nie wszedł, to nie odwaliłoby się to, co się teraz odwaliło. Tylko pytanie, czy aby na pewno wszystko dobrze. Nie, no wszystko dobrze, tam tylko jeden dynamit trzeba było włożyć. Czyli teraz potrzebujemy Walhalle. Co to była Walhalla? To mnie zastanawia. Znaczy pewnie w postprodukcji, jak będę dodawał ten. Jak będę dodawał oczywiście sobie w tym. Ciekawostki, to prawdopodobnie poruszę, co to dokładnie była ta Walhalla, ale teraz na chwilę obecną to jestem głupi i nie wiem. Tak mogę siebie określić w kilku słowach. Dobra, otwieramy. Nie! Nie, 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 nie! O kurde, Jezus Maria, ale spanikowałem! Autentycznie, spanikowałem! I co my tutaj mamy? Nic tutaj nie... co my tu możemy... A, dobra, okej, okay, nieważne. Tu tylko jedne drzwi są. Jedne przejście, bo tu wszystko pozamykane jest. Najpierw tutaj. Kontrolne przejście. Ślepa uliczka. Koniec gry. Idziemy teraz tutaj. W dół schodzimy. Ta Walhalla nie będzie mi dawała spokoju. Co to kuźwa jest Walhalla? A, znalazłem Walhallę. Nawet nie wiem, co to jest, ale znalazłem. O Jezus Maria. Banda frajerów! Jezu, gonią mnie! Gonią mnie! Cymbały macie, kurde! Ja pierdziolę, nie!
Won ode mnie! Tyłem będę biegł. A. No tak. Mogłem się tego domyślić, dobra. Tam się zbugował, dobra, nieważne. Nie! O kurwa! Nie! Wypierdalaj! Ja stąd uciekam, elo! Jezus Maria! Co tu się odpierdoliło? Ciekawostki. Większość wierzeń i obrzędów Himmlera miała miejsce w północnej wieży zamku, gdzie na podłodze cysterny wymalowano symbol czarnego słońca. Miejsce o nazwie kodowej Walhalla to niedokończone wykute w skale sklepienie znajdujące się w miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się cysterna wieży północnej. Uważana za rodzaj miejsca upamiętnienia zmarłych, jego prawdziwy cel pozostaje jednak nieznany. Niedaleko Walhalli, tuż przed schodami do niej, znajduje się sekretne pomieszczenie, do którego można się dostać, wchodząc w interakcję z trzema światłami na ścianie w następującej kolejności. Środek, lewo, prawo, pobliska ściana otworzy się, ukazując pomieszczenie zawierające apteczki i amunicję, w tym bełty do kuszy. Ja się aż otrząsnąć nie mogę, kurde, po tym szoku, co oni odpierdzielają za Saigon, kurde. Czy im się nudzi? Czy ich własna matka nie kocha? Znaczy, podejrzewam, że nie kocha, ale... Albo ich odziedziczyła, ale no kuźwa. Co to miało być, przepraszam bardzo? Medal of Honor zamienia się w horror, a nie w FPS, kurde. To nie jest first person shooter, tylko, kurde, horror game. Co to, kurde, jest? To jest chyba ostatnia misja z czwartego rozdziału, tak przynajmniej mi się wydaje. Mogę się mylić.